Tutaj pan Adamowicz wykazuje, że pani Anna Walentynowicz była no, po prostu działaczką Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej, że tam wyrabiała 270% normy. No tak, tylko że nie była kapusiem i zdrajcą. Była robotnicą polską, która dobrze wykonywała swoją pracę, no jakąś nagrodę dostała. No przecież, Boże mój, nie bądźmy hipokrytami. Ludzie odbudowywali Polskę z ruin i to wymagało ciężkiej pracy fizycznej. Czyli zobaczcie, trudno jest potępiać ich za to. Przecież Anna Walentynowicz no, była robotnicą, no już potem w stoczni. No przecież budowali stoczniowcy okręty, no to przecież Polska na tym zarabiała. No potem mniej zarabiała, bo Rosja dawała puste kadłuby, a Polska musiała wyposażyć w elektronikę. To już nam się to nie opłacało. Ale jak można zrównać kobietę, która całe swoje życie nie dorobiła się majątku, pracowała ciężko, oprócz tego miała czas na nielegalną pracę społeczną. Nielegalną pracę społeczną. To tacy prawdziwi ludzie, którzy, ja mówię, są solą ziemi każdego narodu, którzy oprócz swoich obowiązków zawodowych, oprócz zarabiania na chleb i wychowanie dzieci w trudnych warunkach, robią coś dla ojczyzny. Jednocześnie się zrównuje z człowiekiem, który no, a to był wywalany z pracy za różne psikusy, a to robił inne rzeczy. No i druga rzecz, no Piłsudski tak, był tajnym współpracownikiem, no ale nie przeciw Polsce, tylko przeciw Rosji, okupantowi Polski, znacznie surowszym niż była Austria czy Austro-Węgry. No i jego, to można powiedzieć tak, no a czy generał Sikorski nie był agentem brytyjskim? Czy Anders nie był agentem brytyjskim, no. To proszę pani Adamowicz mi wytłumaczyć, czy ci żołnierze, którzy ocaleli po tej pożodze wrześniowej i się schronili na Wyspach Brytyjskich i bronili Imperium Brytyjskiego, licząc na odzyskanie przez Polskę niepodległości, to byli agenci brytyjscy, czy chłopcy spod Monte Cassino to byli angielscy okupanci Włoch? No nie wiem, takie można bzdury pisać, sączyć jad w umysły pozbawione wiedzy, jest to świństwo. Dlatego uważam, że w tym momencie, gdy mamy pokolenie młodych patriotów poszukujące, wychowane na platformiarskich gimnazjach bez historii, gdzie tym młodym ludziom można wtłoczyć rozmaite galimatiasy w głowę. No ja mówię, to już niestety prezes Korwin-Mikke o Piłsudskim zawsze był złego zdania, że obrabował tam ten transport pieniędzy w carskiej Rosji. Kacapów obrabował, no to mówię, jestem jak najlepszego zdania. Żołnierze wyklęci też się utrzymywali z rekwizycji, to też ich nazwiecie rabusiami? Tak nie wolno. No tak jak towarzysze z KCPZPR. Przygoda tak. intelektualna przerodzi się w to, że jednak będą wielkie straty w morale młodych Polaków. Ja proszę, żebyście naprawdę krytycznie podchodzili do tego typu łamigłówek. I widzicie, jeżeli prezydenta Gdańska Adamowicza bardzo trudno jest posądzić o to, że jest po naszej stronie barykady, to ilu z tych, co się pcha na naszą stronę barykady, robi dokładnie to samo.